Co wydarzy się wkrótce? Czytanie z kart Tarota. Dzisiejsze czytanie jest z dwóch talii Tarota, jednakże jest to jedna cała wróżba. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Orakel Miłości Loeli. Zapraszam Was do komentowania, czy moje wróżby z Wami rezonują. Proszę, zaznaczcie swoją obecność koniecznie na czacie, w komentarzach, ponieważ chcę czuć Waszą energię, Waszą obecność, że jesteście, że piszecie, że oglądacie, że słuchacie. Proszę, napiszcie jedno słowo, jedno zdanie, wyślijcie mi jeden smajlik. To już jest bardzo dla mnie ważne. Wiem, że jesteście, widzę Wasz nick, widzę, że oglądacie. Proszę również o lajki z łapką w górę i wszystkich nowych, którzy znaleźli mój kanał dopiero, proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie codzienne powiadomienia o moich codziennych, kolektywnych wróżbach dla Was. Zapraszam! Oczywiście zapraszam wszystkich również na wróżby indywidualne, które robię z kart Tarota i Lenormanda. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, jakie wróżby indywidualne sobie życzycie. Robię lustro, prognozy związku, pytania do kart lub różne inne wróżby, które sobie zażyczycie. Piszcie, a ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Kochani, co wydarzy się wkrótce? Zaczynam od strony lewej. Strona lewa powinna mi pokazać aktualny temat, który Was dręczy, męczy, frustruje, który jest dla Was ważny. I tę stronę tutaj położyłam z kart Światła i Cieni angielskiej autorki. Prawa strona to jest, co wydarzy się wkrótce, czyli jak ten temat, który pokazały karty, się wkrótce, czyli w następnych dniach, w następnym tygodniu rozwinie. I tą stronę położyłam tutaj z Tarota of Mystical Moments, czyli mistycznych momentów. I to jest jako jedna wróżba zrobiona. Więc zaczynamy, kochani. Jaki temat Was w tej chwili tutaj podrąża? Jest dla Was ważny. As kielichów. Wow. As kielichów to oczywiście szansa na nową miłość, na nowe zakochanie się, na piękne jakieś uczucia miłosne. As kielichów to coś nowego, co poczujecie, miłość nowa, emocje nowe, które będą dla Was ważne. Jakaś nowa szansa na to, że spotkacie kogoś, kto jest warty Waszych tutaj uczuć. Zobaczmy, co pokażą następne karty. Jesteście smutne. Czwórka mieczy. Myślicie o tym, co macie zrobić, by być może poznać kogoś, zakochać się na nowo. Cztery miecze. Cztery miecze to karta potrzeba odpoczynku, regeneracji, by układać swoje racjonalne plany, swoje myśli, tak? Swój cel działania. I właśnie w takim smutku troszeczkę tutaj jesteście, myślicie racjonalnie na poziomie głowy, co macie zrobić, być może by się znów zakochać, by mieć nową szansę w miłości. Ale Wasze pragnienia, oczekiwania, marzenia spełnią się. Jest gwiazda, czyli gwiazda szczęścia. Wasza sprawa potoczy się dobrze. Macie zresztą taką nadzieję, że jeszcze się zakochacie, że jeszcze Wasze sprawy miłosne potoczą się dobrze, że jeszcze nastąpi nowa szansa. I tutaj ta szansa nadejdzie, ponieważ gwiazda jest oczywiście szczęściem, tak? Wyjaśnieniem pewnych spraw. Tutaj nie wiem, czy była jakaś zdrada, jakieś oszustwo, kłamstwo, karta zdrady, tak? Kłamcy lub też osoby, która ucieka i nie jest po prostu skora do wyjaśnień. Osoba, która Was wykorzystała. I nadejdzie jednak tutaj cesarz, czyli cesarz, no osoba silna, natomiast być może tutaj była jakaś rzeczywiście zdrada w relacji i bardzo cierpicie tutaj jakieś złe doświadczenia, ale przyjdzie
widzę ten cesarz tutaj z powrotem, by coś wyjaśnić, myślę. Tutaj nadejdzie jakiś mężczyzna, król pentakli, czyli osoba zrównoważona, bardzo stabilna, która chce stabilnego związku, stabilnego, długotrwałego, solidnego związku, relacji. Dobry ojciec, mąż, kochanek, osoba wie, czego chce, uziemiona, żywioł ziemi. Także tutaj przyjdzie jakiś mężczyzna przyjacielski, który będzie Wam sprzyjał. Zobaczmy teraz stronę prawą. Co wydarzy się wkrótce? Jak rozwinie się ta sytuacja? Jak rozwinie się ta sytuacja tej nowej szansy w miłości? Tak? I wyjaśnienia tych wszystkich tutaj spraw, które wydarzyły się jakoś fałszywie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Król Pentakli. Wow! Czyli znowu, zobaczcie, tutaj w przełożeniu był Król Pentakli w tej innej talii i tutaj zaczynamy też od Króla Pentakli. Czyli rzeczywiście jakiś mężczyzna z żywiołu ziemi, bardzo racjonalnie myślący, dobry ojciec, mąż, kochanek, dobry przedsiębiorca, biznesmen. To jest ogień, znaczy nie, to jest żywioł ziemi, chciałam powiedzieć. Takie znaki zodiaku jak byk, panna, koziorożec. Być może jeśli jest Wasz partner lub osoba, którą poznałyście z tego znaku, to tutaj znamionuje bardzo dobrze, jeśli chodzi o związek, relacje czy pracę, związki zawodowo-finansowe czy jakieś właśnie partnerstwo. Znamionuje ta karta tutaj bardzo dobrze, bardzo stabilnie coś. Tutaj karty następne, tarata. As kielichów znowu. Wow! Słuchajcie, powtarzają się karty. Czyli zobaczcie, as kielichów. Ta sprawa, która jest dla Was bardzo ważna, wychodzi mi w następnej talii, tutaj w następnym, co wydarzy się wkrótce, temacie też as kielichów, czyli szansa na nową miłość, szansa na nowe emocje, szansa na odrodzenie się nowych, pięknych, romantycznych emocji. Szansa na poznanie kogoś lub odnowę relacji, która jest dla Was ważna, ponieważ tutaj widzimy, no coś znowu się odrodzi, narodzi, obudzi, zmartwychwstanie, no as, początek pięknych, emocjonalnych tutaj momentów. Wow, wow, kochani, wow, no aż mi przeszły ciarki, aż nie wierzę. Zobaczcie, w następnym czytaniu to samo, gwiazda, the star, widzicie the star, to jest 17 karta dużych arkan, czyli szczęście w miłości, wyjaśnienie wszystkich spraw, szczęście, nadzieja na rozwinięcie się czegoś pięknego. Karty się powtarzają. Kochani, już trzecia karta, która się powtarza z dwóch stron. Niesamowite. A wzięłam specjalnie różne karty, różne talie, by po prostu zrobić takie, no, dwoma taliami rozmaitymi to czytanie. I zobaczcie, pokrywają mi się karty. Karta gwiazd jest to bardzo pozytywna karta. Czyli miłość pod szczęśliwą gwiazdą. Coś się tutaj pięknego narodzi. Wow. I następne karty mówią o kapłance i wisielcu. Nie musicie robić nic. Samo się wszystko potoczy. Zobaczcie, tutaj być może jakaś podróż, jakieś spotkanie, gdzie być może nawet będzie prowadziło do zaręczyn, do ślubu, do czegoś poważnego, do poważnego jakiegoś związku. Nie musicie nic robić, to się samo teraz podzieje. Przemyślcie jednak swoje plany, swoje sprawy. Spójrzcie na te wszystkie swoje plany, idee z innej perspektywy, dobrze? Przemyślcie to jeszcze raz, co macie zrobić, żeby tutaj tą szansę nie przegapić, którą los Wam podsunie pod nos. As kielichów, podwójny, tak? As kielichów, król pentakli, podwójny. Gwiazda, podwójna, czyli szczęście w miłości, szczęście w zbudowaniu jakiegoś stabilnego, pięknego związku uczuciowego.
I tutaj trzy buławy, czyli zdecydujcie się i idźcie, zróbcie jakiś krok naprzód, kreatywnie, aktywnie, energicznie, zróbcie jakiś krok naprzód. Nie tylko namyślajcie się, wybierajcie, przebierajcie, tylko zdecydujcie się w końcu na kogoś, na coś, na nowy początek i zróbcie pierwszy krok naprzód. Idźcie, idźcie tutaj w nowy horyzont, tak? Patrzcie na nowy horyzont, ale idźcie też w tę stronę nowego horyzontu, by coś się zadziało. Tutaj ta kobieta ma statek w ręce. Być może chcecie mieć jakąś podróż, wyjechać w jakąś podróż. Być może tutaj ta podróż będzie dla Was ważna, spotkanie ważne, gdzie tutaj będzie nowa miłość. Nie wiem, czy poznacie kogoś nowego, kto będzie godny zaufania, będzie królem pentakli, będzie miał silną osobowość, ale będzie bardzo tutaj szukał czegoś stabilnego. I to będzie Wasze spełnienie marzeń. Gwiazda podwójna, przypominam, spełnienie Waszych najskrypszych marzeń. Wow, piękna wróżba, kochani, przepiękna. Już to musimy. Teraz szukam swojego dzwoneczka. Piękna, niech się dzieje, niech się wszystko spełnia, kochani. Niech się tutaj to wszystko rzeczywiście spełni. Niech się dzieje, niech się spełnia. Niech się spełnia to szczęście w miłości. Kochani, niech wszystko potoczy się tutaj bardzo pozytywnie i dobrze. Także życzę Wam tego i również sobie życzę tego, by wszystko potoczyło się teraz jak najwspanialej. Niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.